Siema, Bartek z kompanii Szostek z tej strony i dzisiaj chcę Wam pokazać moje ćwiczenia, które już od dłuższego czasu i aktualnie cały czas robię na okrągło, na klatę, tak jak w tytule, żeby ją rozbudować. Na co zwracam uwagę przy każdym z nich, jakie robię tak, żeby dobrze mi wchodziło i żeby robić je w miarę prawidłowo. No i o tym, jak to dobrać w swoje treningi, no bo wiadomo, że przecież wszystkich tych ćwiczeń na jednym nie zrobisz. Bo jak oglądasz mój kanał, no to będziesz wiedział, że ja uważam, że najszybciej zrobisz progres, jak powtarzasz właśnie te same ćwiczenia na okrągło, bo twoje ciało po pierwsze dostaje cały czas taki sam bodziec na okrągło, więc najszybciej się adaptuje do tego konkretnego bodźca, więc masz największy progres, najszybciej staniesz się silny na danym ćwiczeniu, a siła, jak wiadomo, jest dużym wyznacznikiem tego, czy twoje mięśnie będą rosły, czy nie, i też najszybciej nauczysz się tego ruchu, a po trzecie, najszybciej wyeliminujesz taką sytuację, gdzie dane ćwiczenie po prostu źle robisz, albo dla ciebie po prostu nie działa, bo jak po miesiącu czasu robienia tego samego ćwiczenia na okrągło, nie masz z niego efektów, to krótko mówiąc, trzeba je wypierdolić. A jak jesteś tu nowy, to ja robię te filmy na YouTube, dlatego że trening i bycie fizycznym kompletnie zmieniło moje życie i pokazało mi, że takie naprawdę ponadprzeciętne, lepsze życie i ponadprzeciętne ciało jest faktycznie możliwe, dlatego teraz do tego dążę. No i chcę pociągnąć ze sobą tyle osób, ile będę w stanie. Dlatego jak chcesz do nas dołączyć do kompanii, to zostaw sobie suba na moim kanale. Będę starał Ci się dalej pomagać i będziemy sobie tak pomagać nawzajem. Zaczniemy sobie od górnej części klatki, bo to u mnie jest to, na czym aktualnie się najbardziej skupiam i najbardziej staram się podciągnąć, bo u mnie jest najmniej rozwinięta. I jak część z Was wie, ja oprócz takiego zwykłego siłownianego treningu ćwiczę też kalistenikę. Łączę i kalistenikę, i siłownię. I jeżeli chodzi o rozwijanie mojej góry klatki, to ja robię ćwiczenie, które się nazywa Pike Push-up, czyli taka pompka pod kątem. I ono co prawda nie ma żadnego dodatkowego ciężaru, to jest ćwiczenie, które mi pomaga się przygotować pod kalistenikę, ale jeżeli chodzi o rozwijanie górnej części klatki, to mówię Wam, że to jest jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie w ogóle można robić. I dwie rzeczy przy tym ćwiczeniu, na które zwracam uwagę, to po pierwsze, żeby cała reszta ciała oprócz obręczy parkowej, była sztywna, czyli staram się mieć nogi, pośladki, wszystko bardzo mocno spięte, brzuch spięty, tak żeby tylko i wyłącznie tą obręczą barkową pracować. A druga rzecz to, żeby łokcie nie uciekały mi nigdzie do zewnątrz, tylko żeby prowadzić je blisko przy ciele i kiedy wypycham się do góry, to też nie pozwolić im odejść na boki, bo wtedy całe napięcie przechodzi Ci na barki, a nie na górną część klatki. A kiedy wypychasz w ten sposób, troszeczkę do przodu, bo idziesz pod kątem, to mega mocno się ta góra klatki aktywuje, także wypróbuj. Pozostałe dwa, już takie klasyczne siłowniane ćwiczenia, które robię na górę klatki, to jest po pierwsze wyciskanie sztangi na ławce skośnej i tutaj kilka rzeczy, na które zwracam uwagę, to po pierwsze, żeby najpierw złamać sztangę, czyli te łokcie skierować do wewnątrz w ten sposób, żeby napięcie było już od razu na klatce, a nie na barkach. Po drugie, jak opuszczam sztangę, to opuszczam ją tutaj, do tej części klatki, do kości obojczykowej, tak bardzo wysoko, bo wtedy właśnie to mi pomaga bardzo zaktywować tą górę klatki, a nie tutaj gdzieś nisko, żeby ta cała reszta pracowała, co nie? I jak wyciskam ją z powrotem do góry, to możecie zauważyć, że nie wyciskam jej prosto tylko i wyłącznie w samą górę, ale staram się, żeby ona poszła do góry i trochę w tył, tak żeby ją pchać w ten sposób, co nie? Bo wtedy jeszcze bardziej aktywuję górę klatki. I robię wyciskanie na maszynie, na górę klatki, tutaj gdzieś są takie skośne, te... jak to się nazywa? Trzymadła. Albo nawet jeszcze lepsze jest takie, gdzie one są skierowane trochę do wewnątrz. I to, na czym się tutaj skupiam, to tak samo, żeby łokcie nie szły mi nigdy tutaj do zewnątrz, żeby cały czas były ściągnięte do środka, bo to utrzymuje napięcie na klatce. A po drugie, to jak wyciskam, to żeby nie myśleć o odpychaniu ciężaru od siebie tak bardzo, jak odpychanie ciężaru od siebie, owszem, ale wciskając siebie w tą podkładkę, to oparcie. Czyli wyciskam siebie w oparcie i wtedy to jeszcze bardziej aktywuje mi górę klaty. Teraz środkowa część klatki, również trzy ćwiczenia. Pierwsze z nich to wyciskanie na ławce zwykłej, płaskiej i albo robię to sztangą, albo robię to hantlami. Preferuję nawet w większości przypadków hantlami, ale robię takie same zasady. Po pierwsze, znowu łamanie sztangi albo skręcanie hantli trochę do środka, tak żeby one były pod lekkim kątem. Wtedy właśnie mam większy angaż klatki. A druga rzecz, na którą zwracam uwagę przy tych wyciskaniach, to to, żeby to był kontrolowany ruch, żeby robić to powoli, spokojnie i naprawdę nie iść na siłę, nie starać się wyciskać jak najwięcej, ale z tym ciężarem, który zakładam, żeby każde powtórzenie utrzymywać te łokcie skierowane do wewnątrz, rozciągać tą klatę, jak schodzisz na dół maksymalnie i skupiać się na ściskaniu tej klaty, jak tylko jestem w stanie w górę i w ten sposób
nawet z nie tak dużym ciężarem nie musisz aż tak dużo mieć na tej sztandze, żeby zbudować całkiem pokaźnie wyglądającą klatę. Ostatnie z trzech na środek klaty to rozpiętki i tutaj dwie rzeczy, na które zwracam uwagę, to żeby łokcie były dosyć szeroko, ale nie na równi z barkami, tylko lekko poniżej barków i kiedy wyciskam ciężar, to skupiam się na tym, żeby wewnętrzne części tutaj nadgarstka, te dolne, do siebie zbliżyć tutaj w tej końcowej fazie ruchu, jakbym chciał tak zgiąć tą rozpiętkę, co nie? Żeby te dwie części się ze sobą zetknęły i to daje mi znacznie lepszą kontrakcję w klatce. Na dół klaty mam tak naprawdę tylko dwa ćwiczenia. Pierwsze to są dipy i tutaj dwie rzeczy główne takie, to żeby po pierwsze mieć, jeżeli chcemy tą dolną część klatki mocniej akcentować, nie triceps, to wtedy mamy takie pochylenie. I druga rzecz, ściągnięcie łopatek, żeby nie robić tego w ten sposób, bo będziecie mieli ból w klatce piersiowej, tylko jak już zrobicie to pochylenie, to ściągnijcie łopatki i dopiero wtedy jest ruch, wtedy będzie dobrze. A drugie ćwiczenie to rozpiętki, ale robione w ten sposób, że prowadzimy te łokcie szeroko i ściskamy je bezpośrednio w dół, prosto do dołu, tak żeby ten taki okrężny ruch, tak jak dolna część klatki jest zbudowana, żeby wykonywać, a nie tutaj tak trochę do przodu, tylko bezpośrednio w dół. No i to tak naprawdę całość tego ćwiczenia, nic więcej tutaj nie można dodać. Teraz jak dobierać te ćwiczenia? Jak ćwiczycie sobie rozkładem push-pull nogi albo góra-dół, to robiłbym tak, że wybierałbym dwa z tych ćwiczeń na klatkę. Może być jedno na dół, jedno na środek, jedno na dół, jedno na górę, ale wybierałbym dwa. Chyba że chcecie mieć w danym treningu, na przykład jak robicie górę albo push, chcecie mieć dwa ćwiczenia na barki, to wtedy zostawiłbym tylko jedno ćwiczenie na klatkę. A jak ćwiczysz sobie planem full body, to po prostu wybrałbym jedno z tych ćwiczeń na klatkę, czyli albo jedno na górę, albo jedno na środek, albo jedno na dół. Także mam nadzieję, że jakoś pomogłem. Pamiętaj, szkoda czasu na bycie ograniczonym przez własne ciało, bo ja tam byłem i to jest ważne, żeby i być umięśnionym, i silnym, i sprawnym, i atrakcyjnym, pewnym siebie, bo to serio zmienia jakość twojego życia. A jak wierzysz w budowanie takiego ciała jak ja, czyli i umięśnionego, i silnego, ale też sprawnego, takiego, które przydaje ci się w prawdziwym świecie i chciałbyś taki sprawdzony system na to, jak się rozwijać w tym kierunku, to możesz sobie zobaczyć moje programy na kompaniaszostek.pl. To jest to, na czym ja do tej pory ćwiczyłem i zrobiłem najwięcej progresu, także mogą ci się spodobać. A tak, to nawet zwykły komentarz pod tym filmem i łapa w górę bardzo mi pomogą. A jeżeli myślisz, że ten kanał to jest twój klimat, to zostaw sobie suba na tym kanale i dołącz do kompanii. Zobacz sobie też mój film o barkach z tej serii, tych ćwiczeń, które robię na okrągło i widzimy się w następnym. Na razie.